obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie. Nie zapomnijcie! Oddana dziś salwa honorowa jest pokłonem złożonym bohaterskim obrońcom ojczyzny, którzy dla nas i przyszłych pokoleń Polaków są przykładem patriotyzmu i miłości do Rzeczypospolitej oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Salwa honorowa! Pododdziały baczność! Pododdziały spoczni! Nastąpi teraz złożenie wiązanek i zapalenie zniczy. Proszę delegację o przekazywanie wiązanek harcerzom, którzy będą układać te wiązanki pod pomnikiem. Pododdziały baczność! Na prawo! Bacz! W pierwszej kolejności proszę o składanie wiązanek przez najwyższe władze państwowe i instytucje państwowe. Wiązanka od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Wiązanka od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Thank you.
wiązanka od ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, składana przez żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wiązanka od posłów, senatorów Rzeczpospolitej Polskiej. Wiązanka od środowiska świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich Armii Krajowej Ponury Nurt. Pozostałe delegacje nie będą już wymieniane. Proszę o przekazywanie wiązanek harcerzom. Od samorządu pani Joanny Suski, burmistrz gospodarza tego miejsca. Wiązanki składać też będą przedstawiciele różnych urzędów, organizacji, służb mundurowych, leśników, policji, straży pożarnej. Drodzy Państwo, za chwilę złoży wiązankę rodzina podporucznika czasów wojny Tomasza Wójcika Kazana, pan Krzysztof Jakubowski. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych koło Chicago.
oddziały. Baczność! Chodź! Szanowni Państwo, w tym miejscu poległo ponad 30 żołnierzy Armii Krajowej. Nie może zabraknąć w tym miejscu pieśni Armia Krajowa, którą śpiewamy tu co roku. Pan Artur Biniek, wykonawca tej pieśni. Prosimy. Od oddziały. Baczność! Byłaś dla nas radością i dumą, jak stal prężna, jak żywioł surowa. Ustom pieśnią, sercu krwawą łuną, Armio, Armio Krajowa. Jak grupa szturmowa, aż spłynęłaś krwią na barykady. Armio, Armio Krajowa, Armio Krajowa, choć nagrodą było ci wygnanie, kula w plecy, cela betonowa. Co się stało, nigdy nie odstanie. Armio, Armio Krajowa, Armio Krajowa, nas nie stanie, lecz ty nie zaginiesz. Pieśń cię weźmie, legenda przechowa, wichrem chwały w historii. Działy skoczni. Zbliżamy się do końca naszej uroczystości. Za chwilę dowódca uroczystości, porucznik Konrad Mizera, wyda komendy odprowadzające wojskową asystę honorową i poczty sztandarowe. A ja zapraszam wszystkich uczestników uroczystości na dalszą ich część do Ćmielowa. O godzinie 11:20 w kościele parafialnym w Ćmielowie koncert patriotyczny dzieci i młodzieży. Za 10:12 uroczyste wyprowadzenie prochów podporucznika czasu wojny Tomasza Wójcika, pseudonim Tarzan, do kościoła. O godzinie 12:00 uroczysta msza pogrzebowa podporucznika czasu wojny Tomasza Wójcieka, pseudonim Taszan. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich obecnych tu dzisiaj na dalszą część uroczystości. Prosimy Państwa o przejście. Pododdziały. Baczność! Kompania honorowa, sztandar, odprowadzi!
coś? Prawo! Zwrot! Za mną! Marsz! Nie zatrzymujecie się, idziecie wszyscy.